Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD i witam was serdecznie w Disney Speedstorm, w którym nie ma języka polskiego. Yes. Standardowe ostrzeżenie o epilepsji, takie rzeczy, no na początek zawsze trzeba. Nie mam. I never played before. Czekajcie. No i to jest właśnie teraz dobre pytanie. Czy my mamy jakiś Game Loft ID? Czy nie mamy? Jeszcze tak szybko zobaczymy, jako że wcześniej nic nie testowaliśmy, oczywiście. Nope, nie mamy. No to jeszcze nie mamy. Dobrze. Standardowe umowy licencyjne zawsze trzeba z początku ogarnąć. No cześć. Zawsze potrzebują naszej pomocy na początku, prawda? No jak to ładnie wygląda. Jakaś klawiszologia czy coś może? No ja tu świeżutki jestem, panie Miki. Oh yeah, it's great! No dobra, na pewno nie steering assist. Pewno manualne sterowanie. O, dobra. Tym się przyspiesza. Okej, damy radę. Super, można skręcać podczas lotu. I to jest fajne. Jejku, jaki fajny to jest. Hold by steering. A? Aha, rozumiem. Czyli tutaj sobie można też podriftować. Okej, niech będzie. Aha, można busnąć. Dobra, i jak mi się używa skillu, może być. Ale dobra muza. A już mi się podoba. Już mi się podoba. Dzień dobry wieczór wszyscy. Aha. Oj, coś czuję, że to będzie mój ulubiony Mario Kart z Disneya. Abominacja, można takie rzeczy w ogóle tutaj mówić? Ojejku! Dobra, dzień dobry wieczór. Od razu tutaj rajdziki dostaję od Szymona. Witam, witam. Dobra, kogo my tutaj mamy? Myszkę Miki i Szymona. New racer unlocked. Okej. Okay.
Tak, najpierw musimy zacząć właśnie kampanię single player, żeby tam przejść parę wyścigów, żeby zobaczyć co, jak, gdzie, z kim, o czym i tak w ogóle dlaczego. Więc polecimy sobie w to. Czekajcie, jeszcze zobaczymy, czy są tutaj jakieś opcje. Czy my coś mamy tutaj? Aha, hamuje się tym. Dobrze. Skaczemy tym. No dobra, damy radę chyba. Okej, okay, ale mi też. Kilometry na godzinę. Asysta nie. Auto acceleration też nie. Kamery display. Dobrze, może być. Aha, no dobra, tutaj dużo nie ma. Potem się pewnie połączymy. Ale zobaczmy sobie na początku właśnie tą kampanię singleplayerową, ale gra już mi się podoba. Race Goals. Aha, czyli dodatkowe opcje po prostu. Skończ trzeci, skończ piąty, albo wygraj. Znaczy nie, przepraszam, nie albo wygraj. Skończ trzeci, skończ piąty i w ogóle dojedź do mety, więc niech tak będzie. Czyli musimy jakiś tam poziom sobie uzbierać. Nie mam chyba nikogo innego do wyboru, więc no, pojedziemy sobie myszkomniki. No, to pytanie, czy potrafisz zdobyć pierwsze miejsce i wygrać wyścig? Zobaczymy. No całkiem, całkiem. No, a jeszcze nie można. Oj, chyba komuś się porwało. No, przyznam się bez bicia, że tutaj na razie nie widzę żadnych zakrętów, do których byśmy musieli używać driftu. No chyba, że do tego. Tak, jeszcze trzeba zobaczyć, co tutaj jest takiego ciekawego z tych rzeczy. O, pani! Dobra, tutaj jest możliwość skrytu. Jesteśmy jeszcze pierwsi? Dobrze, to sobie bądź. Oszty! Wiecie wy co? Ojejku, nie ten przycisk. No dobra, udało się. Pisze, że to taki grid tylko z Disneya. Wiesz co, ja bardziej przypominam sobie taki bardzo, bardzo stary tytuł, który pewnie kiedyś był znany, nie wiem czy słyszeliście o czymś takim jak Mega Race. Ale to są bardzo stare czasy. Pewnie jeszcze części z was na świecie nie było. No dobra. Udało się. Ale fajna, piękna grafika w ogóle. No i oczywiście gra Game Loftu, nie? Więc wiemy, jak to będzie wyglądało. A reward chest, it's yours. No need to thank me. O, czyli dodatki. I zobaczcie, wszędzie hashtagi, nie? Free stuff, celebrate. Oh yeah. Dobra, może być. Dawaj. Jaka kolorystyka. No dobra, co my tutaj mamy do zrobienia? A musimy w ogóle trzeci level. Dobić do trzeciego levelu, powiedzmy tak, żeby zacząć w ogóle jeździć online. Dobra, jeden, dwa skille użyć i w top trójce być. Dobra, i można zedytować sobie, tak? Ciuszek.
Aha, można zmienić sobie ten nasz, nasze autko. Dobra, super, no damy już. Niech sobie ubierze. Co tutaj jest nowego? Nowa buda. Znaczy kolor, nowy kolor budy, powiedzmy tak. Momencik. Dobrze. Czekajcie, to tu nałożymy. Jeszcze tylko zobaczmy kółeczka. A, że kolory kółek. A dobra, nie będą. Jak się ta gra nazywała, się Szymon pyta. Mega Race 2, jak się nie mylę. I jeszcze was na chwilkę przeproszę. Popatrzymy sobie chwileczkę na to bardzo ładne autko. Cik. Więc tak to zrobimy. Ok. Mamy wszystko, możemy ruszać. I oczywiście upgrade'owanie. No grafika wygląda mega. Fuu, poszło! Wiecie, to jest najgorsze to, że ja jeszcze nie wiem, czym ja rzucam, tak? Ja jeszcze nie wiem, co ja robię, ale tam był fajny skrót. No jeszcze się nie opomówmy, nie znam też map. No właśnie. Usta przecież mogę użyć. No widzicie, to takie rzeczy też trzeba wiedzieć. Co się stało? Nie ze mną ten numer. Ten też można? Wow! Ale tutaj trzeba wtedy balansować. Ale fajnie! Ile tutaj mamy w ogóle okrążeń? Aha, dwa, okej. Dało się? Dało się. A to tak typowo gameloftowo. Wiecie, bo zwykle te gry gameloftowe nie są aż takie, powiedzmy, bardzo łatwe. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze kiedyś były takie bardzo ciekawe tytuły, znaczy tytuły Disneya, jakieś właśnie samochodówki typowo disneyowskie, to zwykle były gry, które nazwijmy to, że nie wybaczały. Na to były stare czasy. Zwykle to było tak, że właśnie gry Disneya, takie typowe gry Disneya, były stosunkowo trudne. Znowu coś dostałem. O, spoilerek dostaliśmy. No to od razu trzeba przecież tam. Będzie zamontować. Aha, teraz rozumiem. Widzicie, jest rozjazd, co oznacza zapewne, ja tak podejrzewam, bo ja tak naprawdę nie wiem, że będzie jakaś, nie wiem, jakiś tajny przejazd do tego?
do nagrody? Tego nie wiemy. Dobrze. Jeszcze będę mówił, że jest tam Wings. Ale lotka piękna. Dobra, jeszcze kolor zmieni. No i super, to już mamy lotkę, to już ten wózeczek. Powiedziałbym garbusek. Albo nazwijmy to myślim sprzętem. Da radę. Drifty, drifty. O, kaczor Donald! I balun. Lecimy. Aha, ja wtedy tracę te. Ojejku, nie B. Nie chcę się. Nie, Rafał, odłóż się. Nie klikaj w ogóle B. To nie jest gra, w której trzeba hamować. Wow, wrong way. No to. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Chyba się za bardzo wkręciłem w to skręcanie. Dobra, trochę jest za tu głowy. No, jest kamera z tyłu, dobra. Oj, zagapiłem się chyba. Nie, no to... To trwa akurat na tyle krótko, że jeszcze idzie się jakoś to ogarnąć, ale tak czy siak. Nie, przecież ja nie zezwalałem mnie poprzedzać, co to. Udało się. Powoli, powoli, ale się udało. No ten trzeci poziom to podobno to chwilę potrwa. To tu jest Bella i Elizabeth. Elizabeth. Dobra, żeby nie było. Elizabeth Swan. O, dzień dobry, wieczór, wilku. Kim jest Elizabeth Swan? Ale oczywiście wszystkie trzy rzeczy zrobione. Jest dobrze. Aha, dobrze, mogę claimować. No dobra, dawaj. Jak już dają, to trzeba brać. Energy drink, upgrade part, ok. I silver screen. Niech będzie. No i teraz, że wybrałeś część dolną, już nigdzie nie pojedziesz. Nie no, żartuję. Use manual boost. Ok. O, już jest new offer available. Dobra, co my mamy? Co my mamy za upgrade? Aha, żeby ten, żeby upgrade'ować, ale co racerów? Tutaj mamy, aha, tutaj mamy kolory chyba. No dobra, już upgrade'nijmy tą myszkę. Dobra. Czy ja bym chciał tutaj jakiś kolor zmienić? No i tak będzie fajnie. No dobra. Tutaj też nic nie mam więcej, ale chyba wrócimy do tego koloru, jakoś bardziej mi się podoba.
Okej, okay, to lecimy dalej, kochani. Żebyśmy, przepraszam, żebyśmy jak najszybciej mogli dobić do tych wyścigów online. To początek jest chyba po to, żeby właśnie się poduczyć trochę. Yes, it will be. Jejku, nie B, nie wciskaj B, nie wciskaj B, nie wciskaj B. Muszę się oduczyć tego wciskania B, naprawdę. Ale troszkę pokręcone są te rzeczy. Dobrze, wszystkie drzwi się przede mną otwierają. Ale jak to? A, tu jest skrót. Jeszcze czegoś nauczyłem. Czy pewnie tak i tak o tym zaraz zapomnę, ale wiecie. Tym się skacze, dobra. Ale to wcale tak mocno nie przyspieszamy. Dobra, bym tu gadu gadu. A tutaj by wypadało przejechać na tym pierwszym miejscu, nie? Panie! No jak to nie weszło? No już. No trochę to zajmie, właśnie też się dowiedziałem, że trochę to zajmie do levelu trzeciego, ale będzie dobrze. O, Xer, to dzień dobry, wieczór. Dobra, wszystko robimy na 100% póki co. O, Free Reward, znowu. O, kółka jakieś nowe. Spotlight White, takie te... No jak to, nazwy kolorów są takie, wiecie... Typowo... Przepraszam, samochodowe. Get shards to unlock. No dobra, zobaczymy, co ten sklep pokazuje. Co? Aha, jakiś daily box. Co to jakiś stary? Aha, bo to są za jakieś... Dobra, już rozumiemy wszystko. Free. No wiecie, za darmo to dobra cena, nie? No to jak już coś dają, to wezmę. A co to jest? A co się dzieje? A o co chodzi? Aha, dostaliśmy Goofiego. Jacka. I Meg. A czy to są te... Aha, szardy to są. Czyli pewnie chodzi o to, że get shards to... No dobra. Okej, okay, upgrade'ujemy.
Właśnie chyba na początek każdy dostanie. Dobra, czy tutaj coś? Tutaj nic. Koła, nowe koła. Czemu ciekawie wyglądają? Tutaj chyba tylko kolory, nie? A nie, tutaj może być ta pomarańczka. To mi akurat zbytnio nie przeszkadza. Dobra. Powiedzmy, że można. Ty 200 metrów driftu? No by się dało tutaj tyle zrobić. Herkules! Herkules! Ale się zdziwili, co? O, się nie mają co dziwić. Wiem, że pewnie można było polecieć prosto. Znaczy jeszcze tego nie wiem. Dawaj mi tego boosta. Ale mi się to podoba, to jest fajna gra. A to było dzikie. Ale tam to wyrzucam tutaj. O! O, oni już tutaj zaczynają dzikować, widzę. Powinno być jakieś lusterko po prawej. Dobra, jak można środkiem, to pojedźmy środkiem. Ej, no halo, co to ma być? O, chyba komuś coś nie wyszło. Proszę, nawet nie próbować mi wyprzedzać, proszę pani. Dobra, ubity. O. No, to widzę, że Mech się dobrze trzymała. Ufa, to była. I Elizabeth też. O, i zrobimy nawet 200 metrów driftu. Widzicie? Myślałem, że mi się nie uda. Ale to jest fajny tytuł. Kurczę, coraz bardziej mi się podoba. Może jednak Forza? Dobra, co tu mamy? Wow, może być takie fajne kolory. I znowu energy drinki. Aha, collection level, no trochę. Rekomendę tu level drugi. Co to znaczy? Last trace of the chapter. I joined this one personally. Don't hold back. Aha. Dobra. Not enough resources. Okej, nie mam problemu. Ja chciałem sobie tylko kolor zmienić. Jak już jest taki ładny, to zobaczmy go, nie? Wow. Pewnie, że bierzemy. Te koła już nam nie pasują. Ten. A takie też nie. Będą żółte.
O, i wracamy do żółtych i będzie dobrze. Ale no powiem szczerze, że Game Loft naprawdę się postarał. Że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Tutaj jeszcze nie mam chyba żadnych szalców. A jak można zdobyć szalcy? Okej, dobrze, to nieważne. No to za szybko nie będziemy kapitanem Jack Sparrow. Może i dobrze, bo on pewnie jeździ pod wpływem. The freezer has got the fresh animals, but watch out for the boss, beware. Jakiś ten. Level z bossem. Dobra, teraz pełna koncentracja. A my już tutaj nie byliśmy? A czemu jestem czwarty? No nie wiem, co to było. Lecimy, lecimy, damy radę. No to może nie było najinteligentniejsze, co mogłem zrobić. Dobra. No i sobie też tędy polecimy. Trochę sobie pobalansujemy. Oj! No a teraz sobie polećmy dokładnie tamtędy. Dawaj, dawaj, szybciej! A, to tak, tak na lizaku. Oj, ser, to uwierz mi, że nigdy. To kapitan Jack Sparrow jeździ pod wpływem. Ja w czasie, tak trochę prywatny, jak odebrałem prawo jazdy, ojejku, 21 lat temu już, można powiedzieć, albo ciut więcej nawet, to w tym momencie nazwijmy to, że od tego czasu nie tknąłem jakichkolwiek trunków wyskokowych. Powiedzmy tak. Tak bardzo delikatnie powiedzmy. Nie mam prawa jazdy przy sobie, mam w spodniach na dole, więc nawet nie sprawdzę, ale to było chyba w 2002? Pewnie, że nie będziemy zapominać o naszych reward boxach, bo są fajne. Nowa lotka. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. To są Racer Shards, tak? Czyli zbieraj odłamki swoich wyścigów. Aha, widzisz. Anchor Black. Aha, to są ekskluzywy tylko do kaczorka. No dobra. A, i odblokowaliśmy kaczorka. Kiedyś umiałem nawet, nie? Tak trochę. No,
No to tak, na jedną gwiazdkę, wiesz ty co? Dobra, pokaż skilla. Ojejku. One skill different mode, dobra. Okej. Okay. Aha, czyli każdy jeszcze ma jakieś skille teraz, widzę. Dobra, czekaj. Dobra. Czekaj, to trwa eksponacja. A nie wiem, które tutaj wybrać. Znaczy nie wiem, czy tutaj w ogóle coś z tym można zrobić, ale to... No, widzisz Xerta. No dobra. Lećmy dalej. Do tak zwanego rozdziału drugiego. No i oczywiście limited time offer. Aha, jakie bundle? O jakie bundle chodzi? 690 tych jakichś takich dziwaków. Tak, bo normalnie kosztuje, wiecie. Dobra, nie. Aloha, dzień dobry, wieczór, Mimi. Chyba będzie długi odcinek. Nie, na razie nie. Charge skill 1, charge skill 2. Aha, dwa razy. No dobra, zobaczmy. Aha, już są klasy, oczywiście. Czyli są ścigacze, goście ten, co tanki od obrony, tak? Tricksterzy i brawlerzy. To jest dobra myśl. Ja też czekam na Stitcha. Po co oni co chwilę te hashtagi dają? Ale dobra. Dużo czytania. Dobra, skille, tak. Nie, no to wiemy. Dobra, tutaj są skille, okej. Okay. Zobaczmy, czy da się zupgrade'ować od razu. Od razu da się zupgrade'ować. Kaczorka, coś tam mieliśmy. Dobra. Zobaczmy. Tutaj nic nie masz. A widzisz, nic nie masz. Ale możesz mieć jakieś body nowe. Czekaj, zobaczmy, co tu jeszcze masz. Nie, no nie masz za dużo. Tak jak nie lubię czarnych samochodów, ten mi się podoba. Dobra, lotka. Pewnie. Kolor lotki. Niebieski. Niech będzie. Koła. O kurczaki, wiecie co? Chyba mi się te bardziej podobają niż te. Jakoś są dziwne. One coś dodają, czy to jest tylko wizualka? Mam nadzieję, że to jest tylko wizualka. Damy koła czarne. Ogólnie wszystko dobrze. Bo taka pora troszkę, nazwijmy to, słaba i wszyscy pewnie chorują albo są przeziębieni. Łącznie ze mną, ale ja się staram utrzymać. Kino. Gdzie my jedziemy? Ale to było fajne! O co chodzi z nami? Ale tutaj no, to żeś mi zaimponił teraz. Łódź ty! Płyję już! Ach, to o to chodziło z tym czasem. A to mi się podoba. Yeah.
tak kolorowo, pach. Znaczy, że wylecieliśmy z tego. Ciężko się tutaj połapać z niektórymi rzeczami, ale spoko. Oh yeah! Oj nie, ale tutaj przy tego. Halo, ja się nie godzę na takie rzeczy. Jaki trzeci? Uff. No. Kurczę, ale naprawdę, no Disney zrobił dobrą wyścigówkę, tak naprawdę Game Loft, który się już trochę zna na wyścigówkach, no bo kłamuje mi się cała seria Asfalt na mobilkach i nie tylko. Szymon też pisze, że widzi, że tutaj można bardzo łatwo przegrać na końcu. Ten Charge to jest taki jakby Rage Mode. Śmiem twierdzić, chyba, tak mi się wydaje, nie wiem. Oj. Dobra, to znaczy, że nie czytamy uważnie. Bo najprawdopodobniej było napisane, jak używa się tych czarów. Ja myślałem, że ja ich użyłem. Kurczaczki. Nie, nie, nie. Dobra, najpierw zbierzmy, co mamy tutaj do zebrania. Smiling Arby. Pozdrowia idea na żywing. Dobra. No dobra, idźmy do tego profilu, zaraz zobaczymy. Czy nie? Nie. Dobra, następnym razem. Zobaczymy sobie, jak ten. Jak się używa? Active Affair Aura. Jak używać? Widzicie, to znaczy, że nie czytamy. Dobra, zaraz szybko kontrolki. A widzisz, Y-ka trzeba przytrzymać dłużej. Znaczy u ciebie, u was pewnie to będzie inny przycisk. Aby użyć Charge Skill. No dobra. No to już wiemy, na czym stoimy. Aha. Invisible. Czy mogę sobie wybrać, że ja chcę to na przykład? Nie wiem, czy to jest tak, że ja to wybieram, albo to wybieram, albo to. Zobaczymy. Nie, dobra, okej, okay, już rozumiem. O, dzień dobry, wieczór. Czekaj, nie zrobię tego teraz, najwyżej po przerwie, może w następnym odcinku się postaram. Dobra, już wiem, o co chodzi. Trzeba dłużej przytrzymać użycie power-upu, żeby zrobić. Dzień dobry, wieczór, panie Koziołku. O! Ale fajnie! Halo, proszę mnie tutaj nie spychać. Co to ma znaczyć? Wow. Dobra, i teraz czar oznacza, że ja go będę trzymał i go ładował tak jakby.
Wow. Co tu się stało? A, ja ich teraz wybijam, ale fajnie! Już zapomniałem. Trochę się kręci w górze, jak się tak. No i dobrze, ogarnięte. Mowgli, zostałeś wyjaśniony. I też, co to się straciło? Ale fajnie. Nie wiem, czy to jest. A ty będziesz dzisiaj uwagi, ale muza jest dobra, prawda? Akurat pasuje fajnie do samochodówek. Będę chciał na pewno przesłuchać wszystko, żebyśmy się ten, żebym dowiedział się, czy zastanowić się nad tym, czy no, jak to się mówi, czy szukać soundtracku do tego. Dobra, 20 odłamków Donalda. Jakkolwiek miałoby to nie brzmieć. Dobra, o co chodzi? Your protector from me. No dobra, rozumiemy. Aha, bo już mamy na tym, jesteśmy na drugim poziomie, tak? Już teraz. Każdy ma inną piosenkę nawiązującą do mapy. Aha. No dobra. Okej. Okay. Okej, okay. Niech będzie. Dobra, tutaj ładnie zrobiliśmy, kurczę, ten początek taki. Ale dobra, do tego sobie kiedyś wrócimy. Albo zrobimy to. O, tak się zdaje. No to zobaczymy. Trail of Woods. Dobrze, już sprawdzałem skilla. Tak, sprawdzałem? Sprawdzałem. Łajaj, oto! No dobra. Jakiś upgrade? Jakiś coś? No dobra, weźmy jeszcze jednego, co niech ma. Dobrze, cieszysz się, kaczorku? Coś nowego? Nie, dobra, wszystko wiemy. Lecimy. Backward skills? Jak jest backward skills? Ciekaw jestem, jak się używa skilli w drugą stronę. To jest bardzo dobre pytanie.
A, już wiem jak. Dobra, nie rozumiem co się dzieje, ale okej. Okay. Ale niech się dzieje. Bo ja też chcę. Co myślicie, że tylko wy tak możecie? Okej, okay, trochę przesadziłem. Au, ale mnie wrzucili, no. Teraz tak się robi, chyba Bakowski lata. Dobra, my tu gadu gadu. A ja po dechach jadę. Ojej, ale to mi się było boleć, to mi się podobało, ale fajnie. I znowu przejechaliśmy na pierwszym miejscu. Dobra, no zobaczmy jak się tutaj przelatuje. Dodajemy sobie kolejnego guścika. A co to jest dobre? Co to robi? Aha, to robi to, dobra. Będzie trzeba zapamiętać na przyszłość. Z miejscem. Znaczy ogólnie słuchajcie, tutaj widać, że jest to taki ten, nie? Ketchup zrobiony. I zostańcie tam. Staram się słuchać tę muzykę. Kurczę, jakie to jest fajne! Nie no, naprawdę trzeba im przyznać, że jest rewelacja. Goofy? New racer unlocked. Dobrze. Defender. Dobrze. Zobaczmy jakie masz skille. Dobra, nie będziemy teraz tego wszystko czytać. Cialny jest Goofy. Nie. Ranked multiplayer. Ale co, mówili, że jakiś trzeci poziom potrzebny, czy coś, czy tego? I co, to szybko poszło. Ile? 55 minut? Kurczę. Lubi ten odcineczek będzie. Take me there? A zobaczmy. New feature unlocked. No dobra, teraz sobie zobaczmy. Multiplayer. Aha, i trzeba mieć trzeci poziom, żeby dojść do czegoś innego. Słuchajcie, ale jako sam początek, no muszę wam powiedzieć, że ja jestem pod mega wrażeniem. Jak na darmową grę to jest rewelacja. I jako taki pierwszy odcinek typowo singleplayerowy, powiedzmy, że wystarczy wam na dzisiaj. Ale na pewno będziemy wracać do tych tytułów. I tym samym, przepraszam bardzo. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nawet na zachętę. Nawet jeżeli wam się nie podobało, to na zachętę zostawcie.
A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie oczywiście według harmonogramu będziemy się pojawiać. Szymon tutaj, który jest w komentarzach i cała reszta naszych widzów mówi wam papa, ale tak naprawdę to nie jest papa dla nich, bo my tylko robimy króciutką przerwę i zaraz lecimy dalej. I zobaczymy, jak to będzie. Więc bardzo wam dziękuję jeszcze raz. I no cóż, pa pa!